Cześć wszystkim! Nazywam się Kasia i dzisiaj będę robić makijaż karnawałowy. Dobra, zaczniemy w takim razie od podkładu. Myślę, że wybiorę ten podkład. Zaczynamy. Tak, od oczu pewnie. Szpachla musi być. Żeby zakryć moje cienie, użyję teraz korektora. A tutaj są moje oczy. Oho, pod oczy sobie dam. Nie wiecie, no tam po prostu gdzie chce, nie? Tutaj trochę ona, pod oczami, no. Okej, pod drugim okiem też sobie rozprowadzam. Żeby wszystko utrwalić, użyję pudru. Tak, sypiemy. Coś się nie sypie, kurczę. Jakiś nowy trzeba chyba naklejkę odkleić, powiem. Więc chyba odkleję tą naklejkę jednak. Dobra. Myślę, że ten krok jest zakończony. Pora na konturowanie. Myślę, że użyję tego bronzera. Bahama Mama, powiem wam. Śmieszna nazwa. Patrzcie, jakie mam piękne policzki. Ja lubię tak mocno, na Kim Kardashian, o Jezu. Myślę, że teraz użyję sobie jakiegoś fajnego różu. Zobaczymy, o, mam taką fajną paletkę. Tutaj jest bardzo dużo odcieni. Wezmę pędzelek sobie w takim razie, na środku leży i użyję sobie, no nie wiem, no może tego, może tamtego, dobra. A ci będę ładna. Ja tak lubię ten róż. Kolejny krok, mój ulubiony, rozświetlenie twarzy. Matka, jak to kocham. Wezmę mój Goddess of Love rozświetlacz. Nałożymy na moje kości policzkowe. O, tak. Lubię to. Ja się lubię w ogóle świecić. Nałożę sobie też troszeczkę, chyba wiecie co? Troszeczkę nad ustami też. Troszeczkę sobie wezmę i o. Bo takie wielkie, glunują. Bierzemy sobie paletkę. Paletka jest bardzo ładna, w bardzo teraz modnych kolorach. Bierzemy sobie pędzelek, no i wybiorę sobie może na początku jakiś cień taki do zaznaczenia załamania. Dobra, zamykam oczy i rozcieram. Tre. Dobra, nałożę sobie cień, ten mordowy. Tutaj. Tak, tutaj. Rozcieram troszeczkę palcem. Żeby wszystko ładnie się ze sobą skomponowało. No to w takim razie jeszcze drugie oko. Drugie oko będzie w innym kolorze, taka jestem szalona. Powiem wam, jestem zachwycona moją pracą. No i wezmę sobie jeszcze taki troszeczkę ciemniejszy cień z mojej paletki. Myślę, że ten brązik wybiorę. Oh, uwielbiam ten efekt, powiem wam. Pokażę wam. To jest to. Dolna powieka. To nam bardzo otworzy oko. Bardzo. Teraz, żeby moje oko wyglądało jak kocie, wezmę sobie eyeliner. Dzisiaj kreska będzie cieniutka, z jaskółką oczywiście. I na drugim oku również robię wyciągnięta z jaskółeczką. Super, wyszło. Kolejnym etapem myślę, że będzie wytuszowanie rzęs. To jest ten ruch. Ja dzisiaj rezygnuję z doczepianych rzęs, ze sztucznych rzęs, dlatego dam dosyć dużo warstw maskary. Pamiętajcie, żeby trafić w oko. Jestem bardzo zadowolona, ale jeszcze nie zapominajmy o ustach. Dzisiaj... A, przepraszam bardzo, jeszcze brwi, och, wypadło mi z głowy. Zapomniałam, głupia ja. Dobra, weźmiemy sobie fajną pomadę do brwi. Tylko wiem, że rzucam pędzlami po prostu. Znajduję sobie moje brwi. O, znalazłam. I teraz zaznaczę je dosyć mocno, ponieważ wiecie, brwi są ramą twarzy całej. Muszą być mocne dosyć, więc sobie nałożę jeszcze więcej, a co mi tam. Ostatni krok, usta. Ja lubię tak trochę wyjeżdżać poza kontur, wiecie, to bardzo powiększa usta. Ale super. Skończone. Teraz chciałam wam powiedzieć, że to nie są moje ręce, tylko ręce Kingi. Trochę
trochę Was wkręciłyśmy, to jest Not My Arms Challenge. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. I dajcie lajka.